Monika, jak już zamieszkałaś w Japonii, musisz podjąć się pracy, tak więc dzisiaj zostaniesz kucharzem. Co? Czemu to wszystko jest związane z jedzeniem morskim? Bo będziesz kucharzem morskim, skoro tak bardzo chcesz. Ale kitek takich kraci w życiu nie widziałam w Polsce. I jak ja mam je zrobić? Ale to ty jesteś kucharzem, mnie nie pytaj. Wracam za pół godzinki, jedzonko ma być gotowe. O nie. Nie no, żartowałem, pomogę ci. Bo chcesz je zjeść, prawda? Może? Może, to jest wielkie i głębokie. I właśnie stąd są te rybki. Czy ja mam zjeść rybki takie? I oktopusa. O nie, mikrofala. Kto pamięta przypał z odcinka proponowanych? To zostawiam na sam koniec. Zacznijmy od rybek. Okej, to wy na boczek. I przejdźmy do tego. Wygląda to ciekawie. Wygląda jak jakaś łyżka, która nabiera rybki. Ale przekonajmy się. Powiem wam tak, to jest jakiś totalny poziom hard. Więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Koniecznie teraz trzymajcie za mnie kciuki. Bo muszę dać radę, ponieważ jestem kucharzem w Japonii. Muszę się z tego utrzymać, no to zaczynamy. Okej, okay. Według tej instrukcji wszystko poprzydzielałam. I zaczynamy od napełnienia tego czegoś wodą do linii, więc bierzemy tutaj naszą wodę. O, najłatwiejsze za mną. Teraz tak, zaczynamy od tej niebieskiej miksturki, która jest naszą rybką. I od razu będziemy robić z tego rybki, ale czad. Szybko napełniamy tym proszkiem. Mieszamy i przelewamy. I tutaj mam sobie wybrać, które mają w jakim kolorze. Tu nawet mamy, patrzcie, żółwia. Mamy tu jakąś taką ośmiorniczkę czy coś takiego. To wygląda w ogóle jak krówka, nie jak rybka. No ale okej. Okay. I przelewamy to do tego, do wybranych. No to tak, do tego lecisz. Z żółwia pomarańczowego czy niebieskiego? Niebieskiego! Nasze już rybki są gotowe i jeśli się nie mylę, tą samą czynność powtarzamy z tymi pomarańczowymi proszkami, czyli pomarańczowe rybki, więc mieszamy! A ja w międzyczasie wziąłem się za studiowanie tego i to jest w sumie łatwe. Teraz napełniamy nasze pomarańczowe. Tym pomarańczowy czy tym niebieski? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Niebieski. O nie, pupkę. O matko, to mój żowik był. Do tej rynienki nalewamy takie coś. Cokolwiek to jest. To tak. Wsypujemy mu filka. Ale to może jest winogronowe, bo wygląda jak fioletowe. Jak białe, a nie fioletowe. No w sumie. Mieszu. Faktycznie białe. Ogólnie przed chwilą to zgięłam i na to nadepłam, więc widzicie tutaj linię, której tutaj nie było. I mamy niby tutaj napełnić wodą. Nie wiem ile. Spróbujemy na samo to dno. Coś takiego chyba. I do tego dosypujemy to. To jest do robienia bąbelku. Co? Więc miejmy nadzieję, że nam to wyjdzie. W bąbelku. Się przekonasz. I mieszamy. A to niebieskie? Ej, myślałam, że będzie zielone. Faktycznie, to jest niebieskie. Do tego pojemniczka teraz z naszych rybek, które chyba już się w miarę utwardziły, z tą pupcią tutaj, nalewamy wodę. Co? Tak, one muszą pływać przecież. Mniej więcej tyle. Spróbujmy teraz dzięki naszej szpatułce, która jest cała brudna, muszę ją chwilę umyć. I przy pomocy szpatułki, o patrzcie, już jedna wyszła. Ej, co? No, o. I odwracamy je do góry nogami i są naszymi rybciami. Tutaj nasz... Ło, już się bałem, że zepsujesz żółwik. Jest żółwik, patrz jaki ładny. Zbada ma, robi kupcie tutaj chyba. Ale jest ładny. Strasznie się to podoba. O mateczko, to jest sztos. Jeśli się nie mylę, to też z tej łyżeczki trzeba wyjąć, bo tą łyżeczką będziemy śmiesznie to łapać. Ją trzeba uformować chyba na coś takiego. No i teraz będzie zabawa, słuchajcie. Mamy takie trzy miksturki. Prawda, że został nam jeden proszek, ale bądźmy cierpliwi. Tą galaretkę jakby. Chyba agar z tego powstał. Ma tu zrobić się bańka. O nie, o nie. Jest bańka! O nie, ona pęka! O nie! Musisz tylko delikatnie. Ja może w ten sposób? No nie! No żartujecie sobie. Jest! Okej. I teraz to rzucamy tu. No już się pęka. O nie! Ja to zrobię. A, to jest za małe! Okej. O nie! Pękło. Jakie to mam zrobić? To jest ten numer setny. Okej. I mamy złowić którąś z tych rybek za pomocą tego. Nie, co? Się, udało mi się! Testujemy! Nie mów, że ty masz to tak zjeść. Nie wiem, ale spróbujmy. Pękło! Jak woda z galaretką. Smakowo? Słabe, ale można się pobawić w wędkarza, a nie w kucharza, kitek. Mufinka, tu ci jakiś jeden proszek został. No wiem, niby się to używa po tym. Dobra, to się wlewa tu. Nie, najpierw się daje ten proszek, a może jeszcze się coś stanie. Tu? To się podobno wlewa na to. To jest najdziwniejsze kracie, jakie robiłam w życiu. A robiłam ich dość sporo. O matko, to się źle skończy. Wiecie co? Ja to może tak zostawię bez komentarza. Przejdźmy do następnego. Tak. Teraz pora na te delfinki i ten tutaj pingwinek, jaki słodki! Kciuk w górę dla pingwinka. Zawartość prezentuje się tak. Przechodzimy do wycięcia wszystkiego tymi dziecimi łyżeczkami. Mufinka! Zobacz, Micie? Zobacz! Co? Fidelczyk, nie będziesz musiała jeść pałeczkami. Kitek! Co? Mam tu misia. Co ty powiedziałeś tu? Fidelczyk.
Chłopczyk, nie muszę iść pałeczkami. Nie muszę iść pałeczkami. Za pomocą tego tutaj zakraplacza musimy napełnić go wodą. I tutaj mamy taką tycią linię. I właśnie tyle wody potrzebujemy. Tylko i wyłącznie do tych tutaj trzech. O nie, co ty tu robisz, Pinka? Stefan? Ja tam w sumie się nie mogę doczekać tego. To będzie naprawdę mega ciekawe. Zwłaszcza, że jest potrzebna mikrofala. Ja już do mikrofali nie idę. Idziesz. Te trzy kolorki dajmy tutaj i mieszamy naszym witelczykiem. Żółtego. Pomarańczowy chyba. To jest żółty. Pomarańczowy. Żółty. Pomarańczowy. Masz rację chyba. Chociaż to jest taki słoneczny żółty. Nie zmieniaj tematu. Widelczyk! Mufinka, mieszaj tym widelczykiem, nie ma czasu, widzisz, pomarańczowy jest! Czerwony! Mufinka, przyniosłem ci pałeczki. I tak zaraz się pałeczki, palę. No co? Pałeczki dostaniesz! Lubię jeść pałeczkami, daj mi spokój! Czerwony to był winogrono, to jest taki różowy bardziej, ale on pięknie pachnie, oni tu jedzą winogrono, a ja po prostu uwielbiam ich słodycze właśnie o tym smaku. Dobra, mamy gotowe te nasze trzy kolorki. Teraz możemy robić tutaj różne kolorki, na przykład zrobimy sobie zielony. Damy trochę żółtego. To jest Mufinka! Pomarańczowy, to nie jest pomarańczowy! To jest pomarańczowy! I damy trochę tego. O, i wyszedł zielony. Fioletowy! Z różowego. I z niebieskiego. Okej, okay, i jakiś coś jeszcze? Pomarańczowy możemy teraz zrobić. Fika, pomarańczowy jest tu. Co? Wylewa się, nie. I mamy kolorki. I teraz słuchajcie, teraz to będzie się działo szaleństwo. Bierzemy ten proszek, bo ja już wiem, do czego on służy. Wysypujemy go w miejscu tutaj. Gwiazdki. Ale że cały, czy później będziemy go dawkować? Rzuć cały. A nie dawkujemy go później? Cały, cały. No weź, ja bym dała tyle. Brawo ja. Tym widelczykiem to rozstawimy. Weźmiemy najlepszą pieczątkę, czyli jeszcze cukierek jest, o kurczę, nie wiem, który wybrać. Delfina! Misia, delfinka! Tak robimy. Przynajmniej taki jest na obrazku. Naszą pipetką. Zalewasz go różnymi kolorami. Różowo. Tak? Mogę? Ej, no nie! Gdzie to dalej leci? Fiolet. O, dobra, ten będzie różowy. I co, ja mam chwilę poczekać? Czy tak? Tak? 60 sekund. Dobra. Czekamy! Jak tak biorę ten mój widelczyk, co faktycznie już jest twardy. Dawaj, co mam go wyjąć do góry? To działa! O my God! Kojarzę ten proszek, robiliśmy takie coś możliwe. Kiedyś. Możliwe! Patrz! No, trzeba było go brać na około, ale jest dobra. Zaczynamy jego wielki test! Testujemy naszego misiaka. Dziwne. Kwaśną słodkę. Lepszy niż rybki, ale nie jest fenomenalne. Lepszy kracie już jadłam. A kiedy ja coś dostanę do jedzenia? No już nie maruć, robią się. O, ten już chyba jest do spróbowania, chcesz? Zajmujemy go. Ojeju, co to się wydarzyło, co, dobra. Obóz, wózeczek? Kitek, proszę bardzo, testuj. Ej, to jest dobre. Smakuje ci tak? Jakby całe było tym obsypane, to super. Masz ten proszek sam po prostu. Teraz robimy takoyaki. Ja w życiu nie jadłam takoyaki. One są chyba z ośmiorniczką. I tu jest chyba jakiś majonez. Dobra, zobaczmy. Najpierw trzeba to przeciąć naszymi cicimi nożyczkami. I tak się prezentuje cały zestaw. Nawet mamy tu foremkę do naszej ośmiorniczki. I właśnie od niej zaczynamy. Ale tak naprawdę to zaczniemy od pocięcia tego. I patrz, to jest pierwszy raz czarne. Zawsze było białe albo przezroczyste. Prawie nic tutaj nie widać. I tu się gotuje, bo, znaczy piecze te. Wszystko już mamy pocięte. Wygląda to tak. Zaczynamy od naszej ośmiorniczki. I nawet to coś złożyłam. Fajnie to wygląda. Naszą ośmiorniczkę robimy z tego. Tutaj dajemy jedną porcję wody. No ośmiornica przecież potrzebuje wody, to jest normalne. No tak. Jak ona się tam zmieściła? To jest ciekawe. Ja też się zastanawiam. To już jest proszkowana. Czy ona będzie winogronowa? Jedna ośmiornica. Jaki będzie miała smak? To nie jest na słodko, Mufinka. Żartujesz? To nie będzie na słodko. O nie. O nie, możesz mieć rację, bo ona nie pachnie winogronem. Nasza ośmiorniczka wygląda nie za bardzo zachęcająco. Dajemy ją tutaj. Co prawda jest chyba za duża, ale powinna być idealna teoretycznie. To dobrze, że więcej. No właśnie się boję, bo ona wygląda bardziej jak... Jem, jak tatar, ale mięsny taki. Teraz to wyjmujemy jakimś magicznym sposobem. Dobra, to trochę oklepiemy i mamy ją teraz pokroić, bo ona ma wejść do naszych takojaki. I na tej tacce właśnie tą naszą łyżeczką... Hacia! Hacia! Sorki. Co zrobiłeś źle? Ja miałam zrobić dwa. Wystarczy na dwa, dlatego tego jest za dużo. Właśnie się zastanawiałam, czego tego to jest tyle. Moment! Tą saszetkę, która chyba będzie naszym majonezem, przecinamy i dajemy do środka, bo tutaj mamy już w środku tutaj. O, okay, czy to pachnie? O matko, faktycznie to pachnie jak majonez. Żartujesz, ja majonez w prosku! Ja nie lubię majonezu, o nie! No ale okej. Majonez jest najlepszy. Nie, ketchup jest najlepszy. Majonez. Dajemy tutaj jedną porcyjkę wody. I majonez czy team ketchup? Piszcie. I mamy to tak po prostu zamknąć. I zamieszać. No nie sądzę, że to jest dobry pomysł, ale okej. Czy my robimy teraz ciasto? Tak, teraz robimy te takoyaki. Mufinka, ile to się w mikrofali piecze? Zaraz sprawdzimy, żeby nie było przypału w Japonii. Teraz to? Piu! Wsypujemy! Czemu to nie jest na słodko? To jest mąka. Ojej, poczułeś to? Nie. Dziwnie pachnie. Takim przyprawami, trochę jajkiem, nie? Mieszam, mieszam, mieszam. Ciasto już wygląda w ten sposób, pachnie dziwnie. Nalewamy. W ten sposób trzeba zrobić, że naszą ośmiorniczkę dajemy plum. O, o, i zalewamy to. No i tak robimy.
zrobimy całość, o nie. Trzeba to trzymać 30 sekund w mikrofali, ale my trzymamy 25 sekund, bo nie chcemy ponownie historii, tak. Kitek, ty to wkładasz? O, ja się boję. Nikogo nie spotkać, żeby nikogo nie spotkać, żeby nikogo nie spotkać. Kitek woła windę i trzyma nasze dzieciątko tam. Dobra, Kitek zaczyna. Ja mam przygotowany bacik na wszelki wypadek. Pajda, Kitek, 25 sekund. Włączaj, stoper. Mateczka, ja się boję. Ja się serio boję. Rośnie to, Kitek, bo to rośnie. Bardzo? No trochę bardzo. Gdzież to? Nie marać. Jej! Gotowy! Widzisz, Muffinka, mi się udało. Nie denerwuj. Miej za pierwszym razem też. Ouu, ale będą pyszne. Okej, teraz robimy nasz sosik z pomocą tego. Ciekawe, jaki to będzie. Ja nie, to jest sojowy na pewno. Dużo go. Mocny. To nie pachnie jak sojowy. Serio? No. Ja nie wiem, w czym oni to maczają. Ja tego akurat nie jadłem. Nigdy tego nie jadłam w życiu. Czyli co, sosiwa mamy już gotowe. Sosiwa mamy gotowe. Pora wyciągnąć je na talerzyk. Tego potwora. Tu masz wykałaczkę. Żeby to wyjąć, trzeba to tak obrócić, było pokazane, więc pewnie tak normalnie, żeby... Nie, ale... Bo widziałam też to na filmikach. Dobra, mamy coś takiego. Weźmiemy to w tą stronę, żeby było ładniej. I wyciągniemy wszystkie, ale widzisz, udało się. Najpierw oblewamy tym. Ale tak solidnie, Muffinka. Solidnie, wszystko. Nieładnie? Nie, wszystko, solidnie musi być. No weź, chciałam to ładnie zrobić, no dobra. Już chyba nic nie uratuje mojej dumy. A teraz ten biały, tu może trzeba przeciąć. Jeżeli to jest majonezito, to dobrze. Oj, może pasek. Muffinka! Majonezito! Majonez w proszku. Made in Japan. Jej, mamy nasze... Jedanko. Dobra, wielki test, zaczynamy! Trochę się boję, ale spróbujmy to coś. Nie, wygląda apetycznie, szczerze, ja bym zjadł. Pachnie dziwnie po prostu. To jest kwaśno-słone. Co? Powiem ci, w życiu czegoś takiego nie jadłam. Chcesz jednego? Jednego? Ja to wszystkie jem, jak będą dobre. Jak będą dobre? No wiesz co, Muffinka? No? Kucharzem to ty w Japonii nie zostaniesz.